bytom oplata sieć legend i podań. Niektóre z nich wprost nawiązują do różnych wydarzeń z dziejów miasta, dlatego warto przyjrzeć się im bliżej. Dziś udajemy się na ulicę Piekarską 70. To właśnie tam wmurowany jest tak zwany Trupi Kamień. Upamiętnia on śmierć syna bogatego gospodarza z przedmieścia Wielka Błotnica. Mowa o Mateuszu Spyrze, zmarłym w tym miejscu 30 czerwca 1808 roku. Gospodarstwo Spyrów znajdowało się w miejscu dzisiejszego skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Chrobrego. Z kolei na peryferiach, przy drodze do piekar, rodzina miała swoją łąkę, gdzie Mateusz pasał konie. Tam został zamordowany przez bandytów przybyłych z Zabrynicy. W 1947 roku aktywista PTTK Henryk Gerliński doprowadził do ustawienia obecnie wmurowanej w ścianę kopii. Zastąpiła ona oryginał zabrany w latach 30. przez Niemców do muzeum, gdzie znajduje się do dziś. Według podania na Trupim Kamieniu każdej nocy siada mały, szary człowiek, który straszy przychodniów.